jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że po wielu poszukiwaniach, po wielu zabiegach możemy realizować ten pomnik w fabryce Cyclone Manufacturing. Dzień dobry. Mój mąż został zaproszony do uczestnictwa w projektowaniu pomnika właśnie Spirala Zwycięstwa i zaprosił mnie też do współpracy przy tym projekcie. Oryginalnie, jak spotkaliśmy panów weteranów, pana Bolesława Fujarczuka i pana Marcelego Ostrowskiego, panowie myśleli o pomniku typu nagrobkowym. Także udało nam się przekonać, żeby wykorzystać tę okazję do zrobienia czegoś więcej, ciekawszej formy, kreującą pozytywną atmosferę zwycięstwa, że pomnik poświęcony ludziom, którzy poświęcili swoje życie i tym, którzy przetrwali. Dzięki nim świat wygląda tak, jak wygląda teraz, bo gdyby nie ich wkład w tą bitwę o Anglię, może świat by wyglądał zupełnie inaczej. What is the most challenging in our design is this gapa, the Polish gapa, so, the drawing. But let's see the... Another thing I would prefer if somebody else does it. Yeah, let's look no, for no, some. No, but let's see what's the... I'm not an artist, so... You are? How? To make a drawing, you're gonna have different shades, like one is darker, lighter. We will transform it into lines. But lines has to be different... Thickness. How about chem edge? Realizujemy ten pomnik w takich okolicznościach, kiedy pandemia szaleje na świecie i to nas spowolniło, bo odsłonięcie miało być na 80. rocznicę Bitwy o Anglię. Bitwa o Anglię była tym momentem spektakularnym, ważnym, ale ten pomnik jest poświęcony wszystkim polskim uczestnikom sił lotniczych. Przede wszystkim monument powinien pokazać polski udział w zwycięstwie w II wojnie światowej. To jest naszym celem. Udział Polaków, który często nie jest doceniany. Technologię, którą używamy do wyprodukowania tego monumentu, również używana jest w lotnictwie. Samoloty latają 30 lat i dłużej. I właściwie nie wymagają remontów. Nasze części nie są nigdy wymienione. Zaproponowałem niektórą technologię, żeby użyć do produkcji tego obeliska. No i została przyjęta przez artystów, z czego bardzo się cieszę. I w ten sposób wykonamy, w ten sam sposób, jakbyśmy produkowali samolot. Miłość. Miłość dla Polski. Skąd to wychodzi? Czemu tutaj w Kanadzie dalej drugie, trzecie, czwarte, piąte, nawet i szóste pokolenie ma taką miłość dla Polski? Polska jako naród, który ma za sobą już ponad 1050 lat historii. I że przywiązanie nasze do tej historii, która nie zawsze była łatwa, bo były trudne momenty. Ale co jest najważniejsze, jest to, że jako naród polski przeszliśmy przez te trudne momenty. W różnych czasach historii Polacy byli zmuszeni wyjechać poza krajem i wyjechać na różne kąta świata. Nie zapomnieli o tej miłości do kraju. Co rysujesz? Serce.
serduszko, zamek, babcia Jasia ze mną i jezioło. I dlaczego tutaj narysowałaś to wszystko? Bo ja kocham Polskę. Utrzymywali w swoich rodzinach ten język, kulturę, tradycje polskie, które bardzo dla nas wszystkich było ważne. I dlatego do tego dnia Polacy, którzy się rozsiedlili po całym świecie, są jednym silnym narodem, który wiąże te wszystkie elementy, wiążą nas wszystkich razem. Więc miłość do Polski, do historii, do tradycji, do kultury jest ogromna wśród Polaków. I nie tylko dla tych, którzy obecnie żyją, mieszkają w Polsce, ale szczególnie dla tych, którzy są poza Polską. Od młodości, jak miałam 6 lat, przyjechaliśmy tylko do Kanady i mamusia mnie zapisała do zuchów. No i przez lata zachęciłam się i zapaliłam się być harcerką. Byłam drużynową, byłam szczepową, byłam chówcową. I w roku 2001 byłam wybrana jako przewodnicząca zarządu Okręgu Związku Harcerstwa Polskiego w Kanadzie. Czujemy, że jesteśmy faktycznie ten korzeń, który został jako prawdziwe harcerstwo, jak II wojna światowa zamknęła Polskę za żelazną kurtyną. Brawo, super Deo, brawo. W marcu roku 2020 wspominamy, no nie bardzo przyjemnie. Było to rozpoczęcie pandemii światowej, COVID-a. Nikt nie był przygotowany na to. Przekręciło to wszystkim swoje życia. Był to bardzo trudny czas. I do dzisiejszego dnia przerwaliśmy wszystkie nasze programy. Na akcji letniej na Kaszubach nie było harcerek albo harcerzy. Nie było słyszeć te piękne głosy, jak śpiewają swoje piosenki. Nie było żadnych zajęć, gdzie echo brzmiało w lasach, wszędzie na Kaszubach, wesołych, uśmiechniętych twarzy naszej młodzieży harcerskiej. Jak to smutno, jak to cicho, co za spokój, niesamowity. Obozy nasze, które są na Kaszubach, były wybrane w bardzo szczególny sposób. Pierwsza grupa instruktorów, która zakładała właśnie w Kanadzie harcerstwo, znalazła to miejsce przez księdza Grządziela, który tam wylądował być wśród Kaszubów. I harcerstwo tam zakochało się w terenach. Kaszuby są ważne dla historii kanadyjskiej. Oni przyjechali, aby właśnie karczyć lasy, wycinać tam drzewa. To przypadkowo udało się, że teren jest podobny do Kaszub w Polsce. Kaszuby jest taki centralny punkt historyczny dla Polaków, dla Kaszubów i dla nas wszystkich. This memorial complex, our beautiful Kaszub Heritage Park, is a testament to the early settlers, the Kaszub settlers who arrived here in 1858. When they arrived here, some of them were faced with the prospect of half-decent land,
not very farmable by any stretch of the imagination. The ones that survived were determined to make a success of the piece of property that they were given. We are very proud of the living testament, the living monument that we have here in the form of our heritage stones. These rocks, stones, Cayman, are brought here by living descendants of the early settlers who wish in some way, other than through a graveyard, celebrate their ancestors. W miasteczku Barry's Bay jest pomnik Avro Arrow, którego pilot był Jan Żurakowski. Jan Żurakowski przyjechał do Kanady po walce w Wielkiej Brytanii jako jeden z pilotów w lotnictwie polskim, brytyjskim. Pan Żurakowski przyjechał i zaczął pracować właśnie w Avro, firma, która zrobiła bardzo, bardzo nowoczesny samolot, który pan Żurakowski był jego właśnie pilotem, taki test pilot. To prowadził właśnie pracę nad tym, ale niestety kanadyjski rząd zdecydował, że nie będzie dalej kontynuować tej pracy. Państwo Żurakowscy osiedli się na Kaszubach i pan Żurakowski jest tam pochowany. I ten park przypomina wkład Polaków w historię, w rozwój Kanady, którego jesteśmy bardzo dumni i uważam, że też warto się dowiedzieć o tej części historii. Weterani przyszli ze wszystkich miejsc, gdzie byli polskie wojsko, ale można powiedzieć, większość przyszło z Italii, z drugiego korpusu. Większość drugiego korpusu to uciekł ze Sowietów. Pod generałem Andersa stworzyli wojsko i maszerowali właściwie od Sowietów przez Iran, przez Irak do Egiptu, z Egiptu do Włoszech. Walczyli we Włoszech, największa bitwa to bitwa pod Monte Cassino i potem pali dalej na północ. Jak doszli na północny Włoch, to już się skończyła wojna. Większość było z Kresów, także nie mieli gdzie wracać. Był system komunistyczny, większość ich było bardzo antykomunistyczny. Gdyby wrócili, to by znaleźli się w więzieniu. Na przykład Kanada od razu przyjęła 4000 żołnierzy, i także żołnierz polski był rozproszony po całym świecie. I prawie można powiedzieć, że nie ma państwa na świecie, gdzie nie można pojechać i znaleźć gdzieś, może bardzo mały, może duży, ale jakiś budynek, jakieś zgrupowisko polskich weteranów. Oni wszędzie byli, bo było ich dużo. I niektórzy mieli bardzo ciekawe historie, bo musieli uciekać najpierw od Niemców, potem od Sowietów, potem od Syberii. Wielu ich nie przetrwało, wielu umarło po drodze, wielu było zabitych. I to jest właśnie o co chodzi, że ci ludzie, którzy tyle zrobili, przeżyli tyle okropnych rzeczy, żeby o nich nie zapomnieć. Już nie żyją, to musimy albo budować pomniki, robić filmy, pisać książki, ale tym podobne musimy robić, żeby to przetrwało. Jest to zupełnie nowe zagadnienie, bo musimy przetłumaczyć naszą koncepcję na język
geometrii, język inżynierski. Spotykamy się z tym myśleniem inżynierskim. Oni szukają prostych rozwiązań, logicznych. Także to jest kompromis, to jest zespół całych kompromisów w dziedzinie technologii, w dziedzinie idei, w dziedzinie prawdy historycznej. To też jest dyskusja, ciągle trwająca dyskusja, to się ciągle zmienia. Jest to fascynujący proces, zupełnie nowy. Ja się uczę pracy w zespole, uczę się kompromisów. To jest w ogóle na różnych poziomach takich ludzkich, spirytualnych, to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo człowiek musi się wyzbyć z samego siebie. W tworzeniu moich własnych rzeźb często doświadczam takiego momentu, gdzie ja mam często w tych osobistych rzeźbach taką technikę, że rzeźba powstaje z chaosu. Grecki mit o chaosie. Chaos jako przestrzeń, która jest... To nie jest chaos w pojęciu destrukcyjnym. Jest to przestrzeń pełna możliwości, potencjału. Czyli ja te moje rzeźby wyciągam z tego chaosu i one powstają w sposób intuicyjny, ale zdarza się, nie zawsze, ale zdarza się czasem tak, że rzeźba zaczyna kierować mną. Ja już nie kieruję, ja już nie mam nic do powiedzenia. Ona już jest, ona już powstaje. Ja jestem tylko wykonawcą. To jest to bardzo ciekawe przeżycie, gdzie takie niemalże spirytualne przeżycie, w którym ja znikam. Ja już nie jestem ważny. Ważna jest ta rzeźba. Ja widzę, że my jesteśmy w takim momencie tworzenia tego pomnika teraz, że my już właściwie wszystko wiemy. On już jest na tyle informacji naładowanej w tym całym przedsięwzięciu, że on się sam tworzy. W naszym umyśle ta walka w powietrzu tworzy formę jakąś, tworzy taką niemalże sferę. My staramy się w sposób oczywiście symboliczny zawrzeć tą przestrzeń, w której się ta walka odbywa. Tak prawdę mówiąc, to pół roku temu to wpadłem w depresję, myśląc, że tego się nie da zrobić, że to jest niewykonalne. No ja tu muszę powiedzieć, że Bolesław jest tą taką stabilną ostoją przez ten cały proces. Było bardzo dużo zawieruchy, jak to zwykle bywa. Tylko, że ja nie przeżywałem tego jako rozterki wewnętrzne, własne, tylko cały zespół. To też jest fascynujące. Także jest dużo dramatu w tym wszystkim, ale Bolesław był zawsze tą taką stabilną ostoją, na której mogliśmy się oprzeć i zawsze poprosić o poradę i zawsze sprowadzał nas swoim zdrowym rozsądkiem, przytomnością umysłu z powrotem na naszą drogę. Ja w ogóle sobie, wracając do Bolesława, ja sobie tutaj nie mogę wyobrazić, jak człowiek, który przeszedł tyle w życiu, tyle doświadczył, tyle strasznych rzeczy, niewyobrażalnych. To nie tylko on, całe to pokolenie, moi rodzice, prawda? I ten człowiek nie ma w sobie ani grama żółci, ani grama zawiści, tylko ideę działania wspólnego, trzymania się razem. Nazywam się Bolesław Fujarczuk, urodziłem się w roku 1924. Po zaczęciu II wojny światowej zabrali nas 10 lutego na Sybir. Tam żeśmy się usadzili nas w barakach, w beznadziejnych warunkach, parę godzin w tym baraku, ani ogrzewania, ani wody, nic nie było. Był jeden piecyk stał w rogu, który starali się w jakiś sposób ludzie
zrobić, jak zagrzać jakąś trawę czy coś. Warunki były beznadziejne i każdy musiał pracować. Mój ojciec i mój starszy brat i ja już podpadaliśmy w ten wiek, że trzeba było pracować, bo kto nie pracował, to nie jadł. Taki był rosyjski system. Wychowaniem tej grup kopalni dla mojego ojca jest najbolejszą moim uczuciem, jakie jest pozostało po Sybirze. To było ciężko, bo mój brat Staszek i ja musieliśmy wykopać grób dla ojca w ziemi, która była przemarznięta, że nie można wykuć tam było. Myśmy mieli takie kilofy, żeby tam wykopać. Cośmy wykopali, to ja nawet ja nie wiem, jak tą trumnę było tam włożyć, bo ja nie mogłem być na pogrzebie. Ja musiałem iść do pracy na następny dzień, żeby dostać chleb. Warunki były beznadziejne, bo był głód i ciężka praca i warunki były ciężkie w tej pracy. I właśnie mój ojciec miał 44 lata i zmarł. I mój młodszy brat miał 9 lat, też zmarł. Także gdybyśmy tam zostali dłużej, to by nas ten sam los spotkał. Na tym zdjęciu to jest moja mama, mój ojciec, mój starszy brat Władek. Ja jestem tu oczywiście z kwiatami i mój młodszy brat Staszek u mamy na rękach. Tu jest dwa zdjęcia, mój ojciec i moja matka. To są zdjęcia po półtora roku w Rosji, na Sybirze. Widać, jakie zniszczenie ludzkie tutaj jest. To jest bardzo ciężko patrzeć na te zdjęcia. Na Sybirze byliśmy prawie dwa lata po amnestii, którą Sikorski zawarł z Związkiem Radzieckim. Można było już ze Sybiru wyjechać. Postanowiliśmy wyjechać, bo w tym czasie organizowała się armia polska na południu Rosji pod dowództwem generała Andersa. W każdym razie udało mi się wstąpić do polskiego wojska i wyjechać z trudem, bo zachorowałem na tyfus. I kiedy był egzamin, akurat mi się udało ten egzamin zdać. I byłem przyjęty do lotnictwa, jeden z naszej całej kompanii. Byłem bardzo dumny z tego, bo jednak człowiek miał różne marzenia i to się spełniały moje takie małoletnie marzenia, że będę w lotnictwie. Po jakimś czasie przyjechaliśmy do Anglii i już jako lotnik i na szczęście byłem przydzielony do dywizjonu 303. Niagara Lake bardzo ciekawe miejsce. Powstał tam obóz w 1917 roku. Starania się o ten obóz począł już wiele lat wcześniej, bo sokoły, organizacja sokoły w Stanach zaczęli już się ćwiczyć na wojsko wiele lat wcześniej. Ale przyjechali ze Stanów szereg takich wybitnych ludzi. Jeden Małkowski na przykład, który stworzył polskie harcerstwo. I oni pojechali do rządu kanadyjskiego i namawiali ich, żeby stworzyć w Kanadzie obóz dla ćwiczenia polskiego wojska. Teraz wszystko razem tam było może 22 tysięcy polskich żołnierzy, ale nie w tym samym czasie. Ogólnie było może 4 tysięcy żołnierzy w tym samym czasie w tym obozie.
Ale trzeba pamiętać też, że w tej samej czasie była grypa hiszpańska. To mniej więcej, co mamy teraz, było wtedy. Trzeba było wszystkie kościoły zamknąć, wszystkie teatry, kina. Wszystko było zamknięte, podobne jak tu. Wielu żołnierzy zachorowało na tą grypę, która część umarła. I teraz są groby właściwie w Niagara Lake, 26 zdaje się żołnierzy, którzy umarli dzięki tej grypie i tam leżą. I to jest teraz pomnik w pewnym sensie tego całego obozu, co tam było. I no, obóz się skończył właściwie w 19 roku. Wyjechali wszyscy, głównie pojechali prawie wszyscy do Francji, gdzie brali udział w wojnie przeciwko Niemcom we Francji. Potem ich przewieziono do Polski i walczyli o polską niepodległość. Także to jest dobra historia, dobre połączenie pomiędzy Stanami, Kanadą i Polską. A centrum tego wszystkiego było Niagara on the Lake. W Kanadzie mieszka ponad milion osób, którzy przyznają się do polskiego pochodzenia. Dla nas wszystkich bardzo ważna jest nasza wiara i przynależność do naszej polskiej społeczności, która nas wszystkich zespala, pomaga tworzyć twórczą przyszłość i działać w naszych polonijnych organizacjach. Święty Jan Paweł II ma niesamowite, wielkie znaczenie dla nas wszystkich. Nie tylko dla Polaków w Polsce, ale dla Polonii tym bardziej, gdyż zbliża nas wszystkich do naszych polskich korzeni, tożsamości, kultury i wiary. Dla mnie osobiście Jan Paweł II to wielki wzór patriotyzmu, miłości, obrońcy wolności naszej wiary. Szczególnie najbardziej pamiętam momenty, kiedy jeszcze byłem młodym chłopcem, kiedy on wszystkim nam mówił, że wolność krzyżami się mierzy. Wierzę, że on stał u podstaw wolności Europy, polskiego narodu. To, że odzyskaliśmy wolność, to dzięki jego niesamowitym słowom inspiracji i ducha wolności. Gdyż zawsze mówił, że naród musi być wolny, naród musi mieć przede wszystkim swoją tożsamość. W Kanadzie istnieje Dzień Jana Pawła II. Powstał on w roku 2015, kiedy poseł Władysław Lizoń przedstawił właśnie umowę, która była przedstawiona w parlamencie kanadyjskim, aby uczcić Jana Pawła II. Ja nigdy nie zapomnę, kiedy papież Jan Paweł II przyleciał z oficjalną wizytą do Polski pierwszy raz po swoim wyborze. Było to ogromne wydarzenie. No i wszyscy powtarzają od dawna i będą powtarzać jego słowa: nie lękajcie się. I to zaważyło na tym, że kiedy przyszedł czas, kiedy trzeba było walczyć o swoje prawa, i ja nie myślę, że rządzący wtedy Polską, komuniści, zdawali sobie sprawę z tej siły, która została ludziom wlana w serca i w umysły.
A to była wielka zasługa właśnie Jana Pawła II, naszego polskiego papieża. Myślę, że kluczowym wydarzeniem to była wizyta Jana Pawła II w Polsce jeszcze przed powstaniem Solidarności. W tym momencie, kiedy rozpocząłem studia we Wrocławiu w 1976 roku, akurat wtedy powstał Komitet Obrony Robotników w Warszawie. Kilka miesięcy później zaczęły powstawać w miastach uniwersyteckich w Polsce studenckie komitety Solidarności. Przystąpiłem do tego komitetu, byłem jego oficjalnym rzecznikiem. Między innymi dzięki tym wszystkim ruchom antykomunistycznym udało się doprowadzić do wystąpień masowych robotniczych w roku 1980, w wyniku których z kolei powstała Solidarność. Od samego początku władze komunistyczne przygotowywały rozwiązanie siłowe, jakim było wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku. No, sam stan wojenny to było oczywiście wyprowadzenie czołgów na ulice, to były masowe aresztowania i internowanie członków Solidarności. Na ślub w więzieniu zdecydowałem się z moją ówczesną narzeczoną, obecną żoną, właśnie w wyniku tego, że nie wiedzieliśmy, jak długo to internowanie może potrwać. Dla nich to była sytuacja nowa, ponieważ byliśmy pierwszą parą, która na taki ruch się zdecydowała. Wydano nam tę zgodę i w styczniu 1982 roku wzięliśmy ten ślub cywilny w gabinecie komendanta więzienia. Wyszedłem z więzienia w lipcu, czyli po 7 miesiącach. Ostatni internowany wyszedł z więzienia po roku, w grudniu 1982 roku. Praca nad tym pomnikiem, no nagle ja powracam do mojego dzieciństwa, gdzie ojciec, który przeżył wojnę i wiedział bardzo dużo, się interesował tym, wprowadzał mnie w te rzeczy, opowiadał mi o tych bohaterach. I ja teraz jestem nagle w tej szczęśliwej sytuacji, że razem z Anią jesteśmy autorami tego, o czym ja było sferą niemalże marzeń w moim dzieciństwie. Co dla mnie to znaczy? No, to znaczy bardzo wiele rzeczy na tym poziomie spełnienia jakiejś misji, jakiegoś obowiązku patriotycznego. Sam pomysł i inicjatywa wyszła od samych weteranów, głównie od pana już teraz niestety świętej pamięci Marcelego Ostrowskiego, pana Jana Gasztolda, no i pana Bolesława Fujarczuka. Same pomniki, same budowle to jest tylko część pomysłu, zawsze. Bez edukacji, bez informacji, która się wiąże z określonym pomnikiem, z określoną budowlą, one są martwe. Celem jest również stworzenie programu, który będzie nauczał po zakończeniu budowy, i to jest niezwykle ważne, i żeby ta wiedza docierała do tych pokoleń, które po nas przyjdą. Ja na przykład dostałem z Polski dwa piękne listy od młodych ludzi. Po 18 lat chłopaki mają, ich bardzo to interesuje. Przesłali mnie niektóre zdjęcia, żeby im autografię dać na tym, bo ciekawe jest, dlatego że
zostanie coś dla polskiej młodzieży, a mamy dużo teraz, i żeby był jakiś taki ważny punkt, gdzie otrzymać polskość. My możemy być dobrymi Kanadyjczykami, ale nie możemy zapomnieć o naszych korzeniach. Dziękuję bardzo całemu światu, że możemy upamiętnić tych kilku przez wielu wspierane zwycięstwa, jeszcze jeden pomnik, ażeby upamiętnić tych, którzy odeszli i którzy jeszcze żyją. To jest niezapomniane na wieki. Niech żyje Polska. Ignacy Jan Paderewski, nasz wielki polski kompozytor, pianista, był zawsze bliski mojemu sercu. Podczas wielu koncertów udało mi się prezentować jego muzykę, jego koncert fortepianowy czy jego wiele, wiele pieśni. Proszę Państwa, mamy park Ignacego Jana Paderewskiego tu właśnie w Toronto. Kiedyś sobie żartowałem, że Paderewski dzwonił do mnie w nocy i pytał się: Maestro, dlaczego nie ma mojej muzyki w Toronto, w moim parku Paderewskiego? Kiedy sytuacja covidowa poprawiła się w Toronto, mogliśmy wspólnie z Parkiem Paderewskiego, z Konsulatem Rzeczypospolitej zorganizować spotkanie poświęcone Ignacemu Janowi Paderewskiemu. I właśnie wtedy posadziliśmy ten piękny dąb, który mam nadzieję będzie czerwony tak jak jego włosy przez całe życie. Ignacy Paderewski zadzwoni do nas i powie: no, doczekaliśmy się, że ta muzyka będzie również tam brzmiała. Ignacy Jan Paderewski jest znany wszystkim w świecie jako znakomity pianista, kompozytor, ale jest to również, powiedziałbym, ojciec polskiej niepodległości. To właśnie dzięki niemu, dzięki jego kontaktom, dzięki tym wszystkim koncertom w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, który odbywał,
Na tych koncertach on wygłaszał wielkie, długie przemówienia, mówiąc, że Polska musi być wolna, Polska musi być na mapie. I używając tych wszystkich kontaktów z prezydentami, z premierami, z najwyższymi dostojnikami na całym świecie, udało mu się przekonać ich do właśnie do tego, żeby Polska odzyskała niepodległość. Orle białe przeszły czyju w mroki, lecz dziś wspaniały hen na lot wysoki. Nad polu chwały, nad niebie osobuki, ponad świat cały wielki i szeroki. Zraniony, zbyt długo trwiały pogrzebowe dzwony, rozpaczne szały i żałosne tony, rozpaczne szały i żałosne tony, wiecz nas na śmiały szyn nieustraszony. Morza, za Polskę całą moc syrańskich tronów, za Polskę dawną piastów i jagiellonów. Hej, na bój, czeka wola Boża. Hej, na bój za Gdański brzeg Morza. W Parku Paderewskiego znajduje się wspaniała aleja dębowa, złożona z wielu, wielu drzew. Te drzewa są dedykowane naszym największym bohaterom. Jest tam również drzewo poświęcone ofiarom Katynia i tym wszystkim, którzy oddali życie za ojczyznę. Ja jestem bardzo zadowolony i dumny z tego, że jest jedno drzewo dla ojca, jedno dla dziadka. Dla ojca to jest bardzo proste, bo on służył w II wojnie, był weteranem, był inwalidą, dostał te wszystkie wyższe medale, a w końcu został nawet majorem, także był na dosyć wysokim stanowisku. A dziadek dostał, bo walczył przeciwko Sowietom w wojnie w 1920. I też on był jeden z tych, który był wywieziony na Syberii, czy gdzieś wywieziony w 1940 roku. Nie wiadomo, mógł być nawet w Katyniu, ale nikt nie wie. W końcu nikt nie wie, co się z nim stało. Że został zabity, zamordowany, to jest na pewno. Gdzie on leży, nie mam pojęcia. I dlatego, że nie ma pomnika nigdzie na żadnym cmentarzu, jestem bardzo zadowolony, że jest pomnik o nim w tym parku, bo to jest część Polski w tej chwili i bardzo ładnie, że te drzewa stoją tam i że pielęgnują to wszystko. Także ta pamięć o tych też przetrwa. Jak wojna wybuchła, tatuś był powołany do wojska, a mamusia do siostry pojechała w Warszawie z moim małym bratem, znaczy starszym bratem, ale mały wtedy. Rodzice jakoś mieli okazję pisać jeden do drugiego. I nawet nie mogę sobie wyobrazić, bo w dzisiejszym świecie można wysłać pocztówkę i po 3 tygodniach może dojdzie, albo w ogóle nie dojdzie. A tu jest pocztówka, co mamusia wysłała z Syberii, mówiąc tatusiowi, że zabrali ich, że jest z rodzicami. I ta pocztówka dalej jest. Przeżyła mamusia Rosję z Bohdanem, babcia przeżyła, dziadek zmarł w Kazachstanie. W
międzyczasie wujek Edek, mamusi brat, był w Polsce i on był oficerem w Wojsku Polskim. I szukając dalej przez Czerwony Krzyż, otrzymała kartkę właśnie od Czerwonego Krzyżu, że były znalezione zwłoki Edka, że był w mundurze, że miał legitymację swoją i że to jest wiadomo, że to on zginął w Katyniu. Mam książkę, która jest lista ofiar i zginionych w Katyniu i w tej książce wyraźnie pisze, że Wojciechowski Edward w mundurze, pocztówka, dwa listy, plakietka, porucznik. Jest słynna Matka Boska katyńska, czaszka z kulą w tyłu głowie i Matka Boska ich chroni. Ten pomnik powinien przypominać nie tylko Polakom, ale innym, do czego mogą prowadzić i do czego są zdolne rządy autokratyczne. Rządy, które nie podlegają żadnej kontroli. Tak więc pamiętając o ofiarach, o tych Polakach, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami, sprawa jest niezakończona do dzisiaj. Ciągle ofiary tej zbrodni, część tych ofiar nie została odnaleziona. Miejsce ich pochówku nie jest znane, bo obecnie rządzący Rosją nie chcą tej informacji nikomu przekazać. Tym ludziom należy się właściwy pochówek i tą sprawę można by przynajmniej w ten sposób zamknąć, żeby zamknąć książkę, ale zamknąć to nie znaczy zapomnieć, bo o tym nigdy nie powinno się zapominać. Mój dziadek był weteranem powstania 1863 roku. I tak się składa, że ja też jestem powstańcem. Powstanie warszawskie trwało 63 dni. Ja miałem wielkie szczęście, że ja przeżyłem, bo byłem w sytuacjach, gdzie prawdopodobnie nie powinien przeżyć. Ja tylko się jednej rzeczy obawiałem, być ciężko rannym. Bo wielu, wielu właśnie z naszych żołnierzy było zamordowanych po tym, jak byli ranni i dostali się w ręce Niemców. Dedykuję swoje wspomnienia z powstania warszawskiego
starszemu bratu Władkowi, pseudonim Wrzesień, Władysław został aresztowany podczas łapanki na placu Trzech Krzyży w grudniu 1943 roku i poświęcił swoje życie, żeby nie wsypać kolegów z konspiracji. Nie doczekał się bezpośredniej walki z okupantem. Cześć jego pamięci, Stanisław Woźniak. Jeden z najważniejszych pomników to jest pomnik do Szarych Szeregów. Szare Szeregi to były jednostki harcerskie podczas Powstania Warszawskiego. Starsi harcerze należeli do batalionów, gdzie chodzili po barykadach i bronili swoją Warszawę. Harcerki były sanitariuszki. Harcerze, najmłodsi, chodzili sobie kanałami, pod ziemią i komunikację rozprowadzali wszystkim innym jednostkom. I dlatego, żeby uczcić pamięć tych harcerek i harcerzy, którzy zginęli podczas Powstania Warszawskiego, którzy w służbie Bogu, Polsce i bliźnim robili to, co uważali było najważniejsze. Trudno jest, żeby nie wyjść na górę tam, na sam szczyt tego pomnika i nie poczuć, co to raz kiedyś musiało być. Nasi bohaterzy mówią do nas nawet i dzisiaj przez te pomniki i przypominają nam, że to było dla ich wolność i dla naszą wolność. Bo wychuczy